Michał Urbaniak, a później u nas był premier Włodzimierz Cimoszewicz jeszcze. Dzień dobry, panie Michale. Witam. Fajny młody człowiek, co? Właśnie chciałem powiedzieć, powiedziałeś że... Proszę? Powiedziałeś mu to, że jest tak, fajny. Tak, powiedziałem, no. Słuchałem wszystkiego. I proszę pasty, jeszcze. Tak. Ale winy przyniósł, Jezusie. No. Ale mówię, jak tyle fajnych rzeczy o muzyce było mówione, to może lepiej o polityce. My o polityce, ja oczywiście, że chcę z tobą pogadać o polityce, nie wiem po co ta płyta tutaj, proszę. No, tylko ja polityka, tak, wiesz, no szczególnie, że ty jesteś od Trumpa i od Kaczyńskiego jednocześnie w sumie, nie? No, tak, tak. Wiesz, nie, w ogóle muszę powiedzieć, że tak. Sytuacja polityczna na świecie przypomina sytuację w biznesie muzycznym. Że jest wolna Amerykanka, jest, wszyscy potrzebują nowego trendu, nowej zmiany. Wiadomo, hip-hop, a hip-hop to jest jazz. I to jest królująca muzyka, to 100%. Zawsze tak dla mnie było od 1989 roku. Ale rzeczywiście czekamy na, nie wiem, w dżerie na Miles Davisa, a w polityce to nie wiem. No na Trumpa czekali, cały świat czekał na Trumpa, to dostamy. Wiesz, co jest niesamowite, że były szef FBI zeznaje i powiedział, że... FBI, tak, dobrze mówię. Tak. I że Trump powiedział do niego, stary, oczekuję od ciebie lojalności wobec moich ludzi i wymagam od ciebie tej lojalności i w ogóle nie ma żadnej konsekwencji. Czyli facet naciskał na niego prezydent, na szefa służby jednej z i nie ma nic się nie dzieje. No, żaden pomarańczowy włos mu z głowy nie spadnie. No. No. Jak żyć, panie Michale, w takich stanach dzisiaj? No, muszę powiedzieć, że strasznie wierzę w demokrację i wierzę w to, że szybko dostanie ukarany za to, co zrobił prawnie źle. Ale czujesz, że szukają tylko momentu, żeby go impeachmentować? No, mi się wydaje, że tak, no, bo to... To trochę wstyd dla Ameryki. No tam wstyd, daj spokój. No, tam... no polityka w ogóle jest. Daj spokój, napiszę tam temu burmistrzowi Londynu, żeby się uspokoił, ogarnął i widzisz. I facet jest w stanie obudzić cały świat na równe nogi, postawić jednym tweetem każdego dnia, nie? No tak. Czyli wstyd dzisiaj za Amerykę powinno być Amerykanom? No raczej nie, dlatego że to jest wynik demokracji. Ja przewidywałem, że on wygra ze względu na to. W ogóle takie mam zdanie a propos demokracji. Tak. Demokracja powstała w Ameryce, czyli stworzona była przez pewnych ludzi dla pewnych ludzi. Mm-hmm. Ona się nie sprawdza w wielu innych miejscach. Nie będę już mówił w detalach. Ona się po prostu nie sprawdza. Tak, że czekamy na nowy styl. Co będzie po demokracji. Wiadomo, dla mnie to jest okres przejściowy, który może być jest burzliwy i trudny do przejścia. Poczekaj, no ale dyktatury są, królestwa są, demokracje są. No nie mam pomysłu. Ja też nie mam, ale ktoś musi się znaleźć, historia zawsze. No ale wiesz, jak ty to tak porównujesz, że w muzyce wszyscy czekają w jazzie na Milesa Davisa, to możemy chwilę poczekać. No możemy chwilę poczekać, no. To może być tak. No też był rasizm, było podziemie, było... No i wraca to wszystko. No. Rasizm dzisiaj, wiesz, tylko w odniesieniu do innych wrogów, no. No, do każdej, wszędzie. Mm. Przecież to, co się potrafi dziać i tu, i tam, i ówdzie, to jest straszne za wygląd, za kolor, za akcent. Akcent, za seks, no. Inny niż by się chciało na przykład, nie? No. A dlaczego przyniosłeś tą płytę? A ja coś takiego przyniosłem. Słuchaj, miałem przyjemność z paroma polskimi geniuszami pracować. Nieznanymi osobami, tak. Tak. No i któregoś dnia zorganizowaliśmy tam z przyjaciółmi wielki koncert Polaków w Studio 54. W 1986 roku to było takie chyba najlepsze miejsce, powiem, w Stanach, kto wie czy nie na świecie. No i przyjechał Czesław Niemen, była Urszula Dudziak, Małgosia Ostrowska, wielu Maryla Rodowicz i tak dalej. A ja wystąpiłem, wystąpiłem z zespołem wtedy z dziećmi. Kenny Kirkland, Markus Miller, to dzieci były. W ogóle nieznane dzieci. Nieznany Niemen i nieznane no tak. Dzieci. I zadzwoniłem do George Bensona, którego się koleguje od 65 roku, wręcz. To tak dawno, o Jezu. I mówię, żeby zagrał i ile by to kosztowało. Mm-hmm. On mówi, słuchaj, nic. Mówi, ty, jeżeli to jest dla twoich, czyli dla Polaków, to ja zagram. Mówi, grałeś dla moich.
Ja nie wiem, o co chodzi. Przypomniałem sobie, że kiedyś w Blue Note grał jakieś koncerty dla Afryki. Mhm. Ja przechodziłem ze skrzypcami i mówi, chcesz pograć? Ja mówię, tak, no i pograłem. Mówi, grałeś dla moich, to ja zagram dla twoich. No to ładne. W ogóle nieznana wytwórnia Blue Note, przechodzi nieznany urbaniak ze skrzypcami i nieznany człowiek mówi, zagraj. No ładnie się tam zabawiacie. No. Ale dzisiaj myślisz, że to też jest takie proste? Czy to już są czasy, które dawno minęły, że wiesz? To są nowe czasy. Hmm. Jest nowa muzyka, na przykład młodzież i tu, i tam jest wspaniała. Po prostu nareszcie rytm wrócił do jazzu, szczególnie do jazzu europejskiego. Mm-hmm. Czyli eksperymenty eksperymentami, ale jazz i hip-hop. Hip-hop w ogóle uratował jazz. Tak, prawdziwy jazz. Mm-hmm. Bo jazz polega na rytmie. Jazz powstał w domach publicznych. I jazz powstał jako muzyka do tańca. I ruch. Kto w tych domach publicznych jazzował? Jezus Maria. No tak, w latach 20., 30. w ogóle prohibicja. No. I tam się grało jazz, tylko tam. I co, siedziała burdel mama na wejściu, a wyście jazzowali obok? Dokładnie tak było. I była taka muzyka. Nie, przy tym to się człowiek musi dobrze kochać rzeczywiście, no. Ale mało tego, wydaje mi się, znaczy jestem prawie pewien, że jak to prawie pewien, jak jestem pewien, to jest. Ty już musisz. Niedługo będzie już masz prawo być pewien. Tańczyć do jazzu? Do jazzu. Oczywiście. Ale co, bo on będzie taki bardziej. Taki, no taki jak zagrałeś przed chwilą. Tak, no taki jest w ogóle i taki. Przypomnijmy sobie Armstronga. No przecież to jest objawienie, to jest zjawisko. Jedno z największych zjawisk muzycznych poprzedniego stulecia. Mm. Tańczyć do jazzu, to ładne. Tylko bo z jazzem jest tak, jak wypowiesz w Polsce jazz, to ludzie myślą sobie, o Jezu, filharmonia, opera, kto to kuma, nie? Nie. Jazz, w momencie, kiedy jazz wszedł do filharmonii, dostał złe konotacje. Mm. Chociaż grywam i kocham grać z orkiestrą symfoniczną na przykład, ale u mnie było tak, graliśmy z maestro Maksym Jokiem w Narodowej i było tak, że raper z publiczności wskoczył na estradę i piątkę do maestro nie wiedział, co z tą piątką zrobić. No takie czasy. Dzisiaj. No ale takie czasy. Ale spodobało mu się tak strasznie, że tych koncertów to się nazywa Orb Symfony, grywamy sporo. Mm-hmm. A wracając do tej płyty, po prostu i na tej imprezie dostałem polecenie głównego szefa, szczególnie szefa od kasy, no. żeby trzeba upamiętnić jakoś to, ten przyjazd i tak dalej, nagrajcie coś. No to poszliśmy do studia, ja przygotowałem ścieżki i Czesław nałożył pięknie po angielsku wokal. Mamy tutaj dedykację dla Mateusza Święcickiego, czyli Pod Papogami i mój utwór High Horse po angielsku. No i to miało być początkiem płyty, ale potem tak spotykaliśmy się z Czesławem i tak siadaliśmy w moim studio, a w ogóle studio miałem obok mnie Fujis, Lauryn Hill i taki rząd mieszkań, gdzie na górze było mieszkanie albo biuro, a na dole w piwnicy studio. I tak usiadł, pamiętam jak dziś, tak sobie mówię. Ja mówię, co dalej, będziemy coś robić? Mówi, Michał, myśmy już to wszystko próbowali. Czyli robili, no tak coś takiego powiedział. Ale wspaniały człowiek, przypomina mi, jako artysta, przypomina mi w swojej twórczości, nie stylu, tylko sposobie tworzenia, przypomina mi komedę. Hmm. Podobnie. Ja byłem młody stół, jak dostałem się tutaj do Warszawy, do Namysłowskiego, do Komedy, do Trzaskowskiego i pamiętam, najbardziej mnie denerwował i Komeda, i Niemen. A co, bo byli tak dobrzy? Czy co? Dlatego, że próbowaliśmy, już wiadomo było, że wszystko umiemy, a koncert jest koncertem. No tak. I już Komeda mówi tak, no panowie, w porządku jest, zagrajmy to jeszcze raz. Ojej. I to samo miałem, nie wiem. A ty już chciałeś lecieć? No i tak, pokazywać. No bo wiadomo było wszystko, co jest, wiadomo, że na koncercie co będzie. No. A dzisiaj są czasy, no, może już u ciebie wtedy, może już to czułeś, dzisiaj nie ma czasu na czekanie, prawda? Tylko jest taka bardzo szybka weryfikacja tego, co się zrobiło, nie? No jest bardzo szybko, ale są młodzi ludzie, na przykład ja mówię w ogóle, że każdy zespół potrzebuje Hitlera, tak jak każdy dom publiczny potrzebuje Hitler-mamę.
I... Nie mów tego głośno, wiesz, że tu tego typu rzeczy padają na podatny grunt, no. O. No? To po prostu... Zespół Hitlera, wiesz, państwo potrzebuje swojego terrorysty i to tak no, później no, się tak, niesie. Tak, no. To jest. Ale sam zacząłeś od tego, że dzisiaj no. W polityce jest tak samo jak w muzyce, no. No, tak jest. I... na przykład jest taki młody, no jest w ogóle młodych talentów, ja zresztą najnowszą płytę robię z samymi dzieciakami, z 20 do 30 lat prawie. No i do tego dołączam z nowej generacji paru amerykańskich muzyków, paru muzyków z Londynu, jakoś taka cross generacja. Ciekawy jestem, co będzie, płyta będzie się nazywała Beats and Pieces, czyli bity i kawałki, będzie poszatkowane. Taki, no taki ten świat dzisiaj jest. Słyszałem wczoraj ministra Błaszczaka, jak się wypowiadał w radiu, że no, negatywna może być opinia policji o festiwalu, na który ruszasz. Myślę tak. O Woodstocku. Oczywiście. Także wiesz, Michał, jakbyś nie dojechał... Dojechać to dojadę, tylko żeby wrócić. No, wiesz, no, dla Błaszczaka to jest samo zło. No, tam ci ludzie są, wiesz, dziwnie chodzą, dziwnie mówią, dziwnie się ruszają pod sceną. On nie kuma pogo, on w ogóle nie wiesz. Jeszcze pewnie najgorsze, pewnie piwo popijają. To się leje hektolitrami, powiem ci. No. Więc nie wiem, czy ty tam przetrwasz to. No. A ty będziesz miał okazję spotkać się z nimi, porozmawiać, tak? Będziesz w tym miejscu, gdzie się gada, czy gdzie się gra? Z ministrem? Nie, na Woodstocku. No oczywiście. Tak, będzie spotkanie, będziemy tam dwa dni i będą moi muzycy z Nowego Jorku i z Londynu. I będzie też ciekawostka, będzie poseł jako gość. Który poseł? Leroy. A Leroy, bo... Wyjdzie, dołączy do nas. A to, no... Twórca polskiej sceny hip-hop. No jakby nie było. Chociaż to jest jakaś prehistoria, co? No tak, ale jest... jakby nie było, kredyt mu się należy, zrobił bardzo dużo. Zresztą jak przyleciałem w 1995 roku, bo to było wtedy, to byłem u niego w studio w Gdańsku. Tak, Gdańsku. Nie w Kielcach? Nie, to było nad morzem. Tam jeszcze z inżynierem i nawet w studio spałem i tam pracowaliśmy. Parę ścieżek zrobiliśmy razem, parę nagrań i tak dalej. Także naprawdę... Ale to fajnie nawet, wiesz, nie, i łatwiej mi sobie to wyobrazić, jak mówiłeś, że jazz z hip-hopem jest bliski, to jak słyszę Leroy z Urbaniakiem, to jest dopiero szalona kombinacja, ale myślę, że to dobrze może zabrzmieć. To brzmi bardzo dobrze, to już jest za dobrze. I co, jak przychodzą tacy ludzie na tą drugą stronę, to nie myślisz, że się kończą? Muzykiem zawsze się już zostanie, nawet jak, wiesz, zdradzisz muzykę dla polityki? Tego nie wiem. Nie wiem, na tyle nie rozmawiałem, a spotykamy się czasami. Nie rozmawiałem, jest bardzo przejęty swoją rolą. Tak. To chyba dobrze. Czy opcja ta, czy tamta, czy nie znam się na tym, nie wypowiadam, ale no jest rzeczywiście bardzo na poważnie jest przejęty tym, co jest. No ale na przykład... Widzisz, może jego szef też jest były muzyk, który no tak. Wszedł do polityki. No. Tak, tak. No ale na przykład taka sprawa jak dopalacze czy lecznicą marihuana. Uważam, że mają 100% racji, że walczą o dozwolenie lecznicy marihuany. Tak, tylko to są takie rzeczy, które za cholerę w Polsce nie... Znaczy, no nie, jeszcze lecznicza marihuana może jakoś tam przejdzie, ale rzeczywiście to są takie tematy, które, wiesz, u nas się dzisiaj mówi tylko o Bogu, o tym, żeby pigułki dzień po zabierać i tak dalej, no. Albo godzinę przed. O, albo godzinę... Michał Urbaniak, dziękuję jak zawsze, wszystkiego dobrego. Trzymaj się dzielnie i do zobaczenia, panie Michale. Jeszcze pas, uważaj, żebyś nam uciekł. Tak. O, mogę wyrwać, tak. Wszystkiego dobrego, panie Michale. Jeszcze raz, z szacunkiem zostajemy. Dobra.